Tworząc w ogóle swój temat i pisząc całe wystąpienie, zastanawiałem się, jak cały temat ugryźć, ze względu na to, że modeli powstania wszechświata jest naprawdę bardzo dużo i wszystkich nie dałoby się w jakiś sposób omówić w ciągu 20 minut zaledwie. Pomyślałem, że wybiorę jakieś takie najbardziej znane, ewentualnie najbardziej wciągające filozoficznie i co nieco o nich powiem i w jaki sposób w ogóle do nich podchodzi filozofia, w jaki sposób do nich podchodzi nauka i ewentualnie jaką odpowiedź dają na dany model teologowie. W ogóle czym jest kosmologia? Już wczoraj był jeden wykład, ale dzisiaj pozwolę sobie przypomnieć. Z greckiego kosmos to porządek albo wszechświat, a logos to słowo albo nauka. Więc kosmologia jest tak naprawdę nauką o kosmosie, tutaj nic odkrywczego za bardzo nie powiem. Współcześnie bardziej można ją nazwać filozofią przyrody, na co zresztą wskazuje jeden z takich ważniejszych polskich kosmologów, Michał Heller. Gdzie można znajdować jakieś takie źródła, jeżeli chodzi o kosmologię i w ogóle, gdzie można znajdować źródła tych rozważań nad modelami, nad tym, jak nasz wszechświat wygląda. Tutaj podczas lektury wielu książek stwierdziłem, że najłatwiej u nas, jeżeli chodzi o kulturę naszą zachodnią, najłatwiej jest to właśnie wyszukiwać, zresztą tutaj też to nie jest nic odkrywczego, już u filozofów jońskich. Filozofowie jońscy szukali tej arche, czyli zasady wszechświata, czegoś, co stworzyło ten wszechświat. I tak, nie wiem, mogę wymienić na przykład Heraklita, który za swoje arche podawał ogień. Chodziło o to, że zaobserwował już w pewnym sensie zmienność wszechświata, czymże jest ogień, jak właśnie nie substancją bardzo zmienną. Czy tak na przykład Tales stwierdził, że zasadą wszystkiego jest woda, też z czystej obserwacji, ze względu na to, że każdy organizm potrzebuje do życia wody. Ale nie tylko i wyłącznie na filozofach to się tam, znaczy na filozofach się kończy jakoś tak ten to źródło, czyli ten cały początek badań kosmologicznych. Bo początki też można upatrywać w mitach. W mitach i to nie tylko i wyłącznie w kulturze greckiej. Tutaj można powiedzieć o naprawdę wielu mitach z różnych kultur. Ja sobie jeszcze pozwoliłem oprócz greckiej tutaj w moim wystąpieniu wspomnieć o na przykład o mitach skandynawskich, kiedy to bogowie zbudowali świat z ciała olbrzyma, Ymira, czy na przykład naszej już nam troszeczkę bliższej kosmologii słowiańskiej, gdzie to właśnie Bóg Perun zbudował świat znudzony żeglugą po wiecznym oceanie, z dna wyciągnął muł i tak powstał właśnie wszechświat. Czyli mity też tak jakby można zaklasyfikować jako te podstawowe jakieś właśnie źródła rozważań na temat kosmologii. Teraz może przejdę do tych kilku modeli, które postanowiłem jakoś przedstawić. Pierwszy model to wszechświat wieczny. I tutaj pozwolę sobie zacytować Michała Hellera, co mogłoby generalnie skrócić bardzo dyskusję na temat wszechświata wiecznego. Cytat: jednym z najprostszych sposobów wyjaśnienia świata jest próba przekonania siebie samego, że nie ma nic do wyjaśnienia. Koniec cytatu. W rzeczywistości w ten sposób do tego podchodzono, że za każdym razem, kiedy wychodził model powstania wszechświata i ktoś mówi, a nie no, wszechświat to jest generalnie wieczny, wychodziło to na wierzch wiele razy i naukowcy bardzo długo
fizycy bardzo długo przyjmowali ten właśnie model jako ten model prowadzący, co zresztą pozwoliło na to, żeby fizyka mogła się rozwinąć w troszeczkę inną stronę. Ale ciekawe tej odpowiedzi na wszechświat wieczny właśnie daje Isaac Newton oraz przedstawiciel właśnie teologów, święty Augustyn. Najpierw pozwolę sobie powiedzieć troszeczkę o Augustynie. On stwierdził, że gdyby ktoś przez całą wieczność stał bosą nogą na plaży, to ślad odciskany na piasku też byłby wieczny, ale mimo to miałby swoją przyczynę. Czyli mimo wszystko, nawet że wszechświat jest wieczny, to i tak Bóg w nim jest, bo ten wszechświat stworzył. Za to Newton stwierdził, że stworzona przez niego, odkryta przez niego mechanika wymaga wielkiego architekta. Ja to do tego wrócę jeszcze troszeczkę później, ale też właśnie widać, że tutaj fizyk, mimo wszystko właśnie fizyk stwierdza, że no nie, ten wszechświat wieczny to nie jest odpowiedź, że tutaj jednak architekt, ten wielki architekt jest potrzebny. Następny model, który chciałbym omówić, według mnie jest o wiele ciekawszy, to wszechświat cykliczny. I tutaj można naprawdę w wielu miejscach szukać tego wszechświata cyklicznego, choćby nawet już w starożytnym Egipcie. W starożytnym Egipcie, gdzie to właśnie skarabeusz był takim symbolem wiecznego powracania, ale ja się już rozpędziłem, zamiast powiedzieć w ogóle, co to jest wszechświat cykliczny, już tłumaczę. Z odpowiednich właśnie pomiarów, które wykonano stosunkowo niedawno, wynika, że nasz świat, nasz cały otaczający nas wszechświat rozszerza się. Oddalają się od nas inne, coraz to różniejsze galaktyki, oddalają się od nas. Czyli nasuwa to jakby tak jakoś w pewnym sensie myśl, że one kiedyś były zbliżone do siebie. Jasne, tutaj można od razu powiedzieć, no dobra, ale to zacząłem opowiadać o wielkim wybuchu, tak? I jeszcze nie. Właśnie w momencie, kiedy ta idea wszechświata cyklicznego jakoś tak wyszła tutaj we współczesnej nauce, jeszcze nazwa wielkiego wybuchu w ogóle nie istniała i nawet o tym jeszcze dobrze nie rozmawiano. W założeniu wygląda to tak, że mamy wielki wybuch, czyli ten stan początkowy, następuje rozszerzenie, które zresztą cały czas w tym momencie trwa, zatrzymanie i wszechświat się cofa w pewnym sensie, bo to jest cały czas na jednej linii czasu, także to nie można powiedzieć o cofnięciu, tylko po prostu zaczyna się kurczyć znowu do osobliwości początkowej i tak w kółko. A jak właśnie zdążyłem powiedzieć, troszeczkę wybiegając do przodu, nawet starożytni właśnie Egipcjanie już w ten sposób myśleli. Ale Egipcjanie to nie tylko i wyłącznie jedna kultura, która w jakiś sposób o tym rozmawiała. Tutaj pozwolę sobie powiedzieć o buddyzmie, chociaż specjalistą wielkim nie jestem, aczkolwiek już jakoś sięgając powoli do jakichś, powiedzmy, tekstów dotyczących buddyzmu, zauważyłem takie pojęcie jak koło samsary. I dosłownie można je przetłumaczyć jako nieustanne wędrowanie. No i tutaj też tak jakby odnosi się to do wszechświata cyklicznego, do tego ciągłego powtarzania, można nawet od samego początku powiedzieć, pół roku aż do właśnie ciągłego powtarzania się wszechświata. Jasne, nie odradzamy się, bo tutaj oczywiście też się z tym wszystko wiąże reinkarnacja. Nie odradzamy się jako ta sama osoba, nie powtarzamy ciągle tego samego, ale wszechświat na nowo się rodzi i tak to mniej więcej gdzieś idzie. Teraz zbliżając się troszeczkę bardziej do zachodu, warto wspomnieć o Fryderyku Nietzsche, który w Wiedzy Radosnej oraz w książce Tako Rzecze Zaratustra przedstawia właśnie koncepcję wszechświata cyklicznego. W koncepcji przedstawionej przez Nietzschego świat jawi się jako nieustanne powtarzanie wszelkich czynów i wydarzeń raz popełnionych.
Wychodząc z założenia, że świat składa się ze skończonej ilości możliwych wydarzeń, zaś czas jest nieskończony, każda nasza decyzja zaważa na wieczności. Czyli zawsze jesteśmy właściwie skazani na powtarzanie tego samego w kółko. Zresztą to nie tylko i wyłącznie u niego widać, to już można wcześniej wskazać, choćby nawet i sofistów, którzy też bardzo model cykliczny sobie upodobali. Tutaj mi się wydaje, że jakoś ten dialog, czy ta interdyscyplinarność jest pokazana, że ten dialog między różnymi kulturami nawet występował, choćby, ale nie zawsze był świadomy. Nie zawsze był świadomy. Ale ta idea powstała właśnie w wielu, wielu kulturach. Następny model, jaki stwierdziłem, że warto też przedstawić, to jest model nam bardzo dobrze znany, jest to idea stworzenia. Idea stworzenia, o której już zdążyłem zresztą troszeczkę powiedzieć na początku w przypadku mitologii, ale mówimy tutaj o idei stworzenia, jaka jest w chrześcijaństwie. Bóg stworzył świat. No i tutaj właściwie generalnie mógłbym zakończyć na tym, ale nie na tym to właśnie polega. Warto wspomnieć, że Bóg stworzył niebo i ziemię, z tym, że egzegeci stwierdzają, że wyrażenie niebo i ziemia jest odpowiednikiem tego, co dzisiaj nazywamy wszechświatem. I do stworzenia wszechświata jest używane słowo hebrajskie bara, które właściwie jest tylko odnoszone do Boga, i egzegeci twierdzą, że można to podciągnąć pod stworzenie właśnie z niczego. Następne akty stworzenia to były akty Asa, czyli generalnie Bóg stworzył z niczego podstawę, czyli bara, stworzył bara podstawę, a później na jej podstawie zaczął Asa stwarzać kolejne rzeczy, oddzielając wody od siebie, wody górne, wody dolne, słońce i tak dalej, i tak dalej. Nieciekawie zapatrywali się na to Grecy i w ogóle na kultury greckie i rzymskie, ze względu na to, że dla nich stworzenie z niczego generalnie nie miało sensu, bo zawsze musi być jakaś podstawa, ale tak jak już zdążyłem wspomnieć, to właśnie tą podstawą, którą Bóg sobie sam dał, to jest właśnie to stworzenie przez bara. Jakie są jeszcze odpowiedzi generalnie dotyczące stworzenia? Bo można powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie koncepcja chrześcijańska, ewentualnie jakaś religijna, tak jak występowało to w mitach, ale wielu naukowców, fizyków, z tym już właśnie wspomniany wcześniej Newton, zgadzał się z ideą stworzenia. Tutaj cytując dalej Michała Hellera, liczba jego teologicznych rozpraw jest porównywana z liczbą jego naukowych prac. Czyli facet generalnie dużo, dużo o teologii pisał, dużo o teologii mówił. Żeby jego koncepcja mechaniki jakoś trzymała się wszystkiego, jest potrzebna absolutna przestrzeń i absolutny czas, a one są nierozerwalne z Bogiem. To są tak jakby cechy czy organy Bożej obecności. Bóg więc, stwarzając świat, powołał do bytu ciała obdarzone masą, umieścił je w odpowiednich miejscach absolutnej przestrzeni i nadał im początkowe prędkości. Stąd właśnie Newton mógł odkryć prawa ruchu. Czyli generalnie myślę, że jakoś jest to jasne, że nie tylko i wyłącznie teolodzy, ludzie religijni są za tym, żeby właśnie idea stworzenia jest jak najbardziej sensowna. A teraz przejdę, że tak powiem, z drugiej strony, opowiem, jak to właśnie teolodzy zgadzają się z ideą wielkiego wybuchu. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć cytat z Johna Barrowa z książki Początek Wszechświata. Widzimy miliardy gwiazd skupione w wyspach światła, nazwanych galaktykami, wokół których rozciąga się morze zimnych mikrofal.
echo wielkiego wybuchu, który wydarzył się jakieś 15 miliardów lat temu i jak sądzimy dał początek czasowi, przestrzeni i materii. Wielki wybuch miał swój początek, zresztą jak już zdążyłem też wcześniej wspomnieć, w osobliwości początkowej, czyli w stanie takim, w stanie, kiedy wszechświat był, jego gęstość i jego temperatura właściwie były bliskie nieskończoności. I de facto wybuch to jest tak naprawdę nazwa pomocnicza, bo nie możemy do końca powiedzieć, znaczy, bo my sobie ten, sami taką nakładkę robimy, jeżeli chodzi o wybuch. Jasne, to była bardzo, bardzo szybka, nagła ekspansja, no ale nie było przy tym żadnych wielkich dźwięków. No i właśnie dlatego to zostało porównane z wybuchem. Ale co ciekawe, ten proces trwa po dziś dzień i inne obserwowane galaktyki oddalają się od nas. Oczywiście poza jedną do tej pory zbadaną Andromedą, która jest na kursie kolizyjnym z naszą galaktyką. Ale kto stworzył w ogóle koncepcję, bo ona na samym początku nie nazywała się w ogóle koncepcją wielkiego wybuchu. Na początku nazywała się hipotezą pierwszego atomu i stworzył tę koncepcję belgijski katolicki ksiądz i tutaj przepraszam, bo nie wiem dokładnie jak to wymówić, ale wydaje mi się, że to jest Georges Lemaître, jakoś jest belgijski katolicki ksiądz, fizyk, za naukowiec. Za mało. No, żartuję oczywiście. Ale wielkim wybuchem nazwał to jako pierwszy Fred Hoyle. Okazuje się, że Big Bang, bo taka jest angielska nazwa, nie jest tylko i wyłącznie naukową hipotezą. Akceptowany jest przez Kościół katolicki jako model zgodny z prawdą. I tutaj pozwolę sobie zacytować papieża Franciszka, który, znaczy jego wypowiedź z Forum Papieskiej Akademii Nauk. Wielki wybuch umieszczany dziś u początku świata nie zaprzecza Bożej interwencji, a ewolucja natury nie jest przeciwna pojęciu stworzenia. Tutaj zaraz od razu troszeczkę się też nasuwa to, że Kościół katolicki akceptuje teorię ewolucji Darwina. Takie już koncepcje można powoli zauważyć u świętego Tomasza, ale tego rozwijać nie chcę, no ze względu na to, że czasu dużo nie ma. Zanim jeszcze Franciszek to wypowiedział, ta koncepcja wielkiego wybuchu była już omawiana przez papieży przez co najmniej 50 lat, także jeszcze przed Janem Pawłem II, nie pamiętam, tam był Pius, czy ktoś pamięta, jaki był przed Janem Pawłem II? Patrzę się na Michała. Jan Paweł I. A jeszcze wcześniej? Paweł VI. Pius XII był wcześniej jeszcze. Wcześniej Jan XXIII, wcześniej Pius. Pius XII. Pius XII. Właśnie już właśnie w jego przypadku była omawiana jakaś tam naukowość, ale to już dotyczyło właśnie ewolucjonizmu. A Jan Paweł II stwierdził, że teoria ewolucji zarówno właśnie Darwina, jak i właśnie Wszechświata jest czymś więcej niż tylko i wyłącznie hipotezą. Dobrze. Jasne, że nie wszyscy katolicy, chociaż tutaj może troszeczkę też przesadzę, może zajmę troszeczkę inne stanowisko, nie wszyscy chrześcijanie zgadzają się z koncepcją wielkiego wybuchu. Są takie ruchy, które rzeczywiście twardo stawiają na kreacjonizm, czyli na ten model poprzedni, który omawiałem, ideę stworzenia. Ale mimo wszystko gdzieś tutaj katolicy w jakiś sposób popierają ideę wielkiego wybuchu i ta próba dialogu z tej strony właśnie już bardziej teologiczno-fizycznej niż fizyczno-teologicznej występuje. Jeszcze na zakończenie chciałem powiedzieć tylko, że w razie czego prosiłbym o jakieś korekty, jeżeli coś pomieszałem, to bardzo, bardzo przepraszam.
Jeżeli są jakieś sugestie, to jak najbardziej chętnie wysłucham. Oczywiście odsyłam do książki Michała Hellera Ostateczne wyjaśnienia Wszechświata, na której opierałem głównie właśnie swoje wystąpienie. Jest tam mnóstwo modeli. Te cztery, które jakoś tam w łebkach udało mi się omówić, to jest naprawdę niewiele. A więcej na pewno można się dowiedzieć z książki Ostateczne wyjaśnienia Wszechświata. I dziękuję bardzo. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie.